Bethesdo, czy możemy stworzyć wreszcie dobrego Fallouta? Zapytało studio Obsidian. Nie ma najmniejszej potrzeby, my mamy swojego fantastycznego Fallouta 76, na którego mamy równie fantastyczne plany na przyszłość, z Fallout First na czele. Tak Bethesdzie Obsidian pokazało środkowy palec i stworzyło własnego Fallouta New Vegas w kosmosie. Moi drodzy, zapraszam serdecznie na The Outer Worlds. Moi drodzy, ostatnimi czasy mieliśmy wiele przypadków inspiracji kultowym Falloutem. I tak, chociażby Underrail fantastycznie połączył Fallouta z Metro. Mutant Year Zero połączył Fallouta z XCOM-em. A taka Insomnia The Ark Fallouta z Bioshockiem. A takie The Outer Worlds w swoim retrofuturystycznym uniwersum, w którym na każdym kroku widać silną inspirację Falloutem, stworzyło New Vegas 2 w kosmosie z delikatną domieszką Mass Effecta. Zapraszam serdecznie na materiał poglądowy, który zaprezentuje Wam wszystkie elementy składowe tego dzieła. Dzieła, które na twodotryski graficzne kładzie przede wszystkim ogromny nacisk na fabułę, przygodę i imersję. I tak, moi drodzy, jako wybudzony z hibernacji przyszły osadnik, który miał przyczynić się do stworzenia ziemskiej kolonii w kosmosie, trafia na różbierze kosmosu rządzone przez megakorporacje borykające się z problemem szeroko rozumianego głodu. W Falloutie mieliśmy problem z wodą, tu mamy problem z jedzeniem. I powiem Wam tak, jak na Obsidian przystało, mamy do czynienia z najwyższej klasy drewnem, ale takim pysznym drewnem, takim naprawdę pięknym dębem prosto od najlepszego eksperta w myśl stolarki. Obsidian zawsze słynął z tego, że kładzie ogromny nacisk na wszystko, co jest związane z budową przygody, kreacją niezapomnianej fabuły w myśl bardzo fajnej narracji i nietuzinkowych, niefedeksowych zadań pobocznych. I dzisiaj postaram się Wam absolutnie wszystko to zaprezentować. Zanim przejdziemy do całego wachlarzyska superlatyw, może zacznijmy faktycznie od elementów, które nie do końca mnie ujęły. Jeśli zwrócimy uwagę na oprawę wizualną z naciskiem na bardzo specyficzną plastykę w odniesieniu do level designu, możemy odnieść wrażenie, że zostało tu nawalone wszystkiego ze wszystkiego. Mamy nocą zorze polarne ze Skyrima, układy dziwnych planet z Destiny czy z Mass Effecta, florę i faunę jako mutacje miliarda innych gier i naprawdę po pewnym czasie nasze oczy mogą się, powiedzmy, zmęczyć. Ja rozumiem, że taki był zamysł artystyczny w myśl jakichś przeróżnych właśnie mutacji czy bardzo osobliwych, chociaż niestety momentami groteskowych elementów, które budują wszystkie te plansze. Jednak, tak jak mówię, mam wrażenie, że ktoś wsadził do blendera wszystkie rodzaje kwiatków, podlał jakimiś dziwnymi płynami i to, co wyszło z tego, ulepił świat The Outer Worlds. To znaczy, do niego można się przyzwyczaić, ale w pierwszym kontakcie mamy wrażenie, że ktoś tutaj wymieszał 10 różnych konceptów. I to jest jeden element, chociaż odnoszę wrażenie, że oczywiście wszystko to być może jest kwestia gustu. I teraz tak, o tyle, o ile główna linia fabularna jest dosyć poważna, jest intrygująca, jest ciekawa w myśl tego, że ci źli do końca być może tak takimi złymi osobami nie są. To znów, nie mamy tutaj jakby czerni i bieli, tylko mamy różne skale szarości, ale jesteśmy w stanie to wyczaić tylko i wyłącznie, gdy wejdziemy w świat gry trochę głębiej, gdy poczytamy troszeczkę różnych właśnie datapadów, zapoznamy się z terminalami, z różnymi ulotkami, wypytamy bohaterów niezależnych o historię kolonii, historię planety i dowiemy się, co jest na razie póki co dla mnie w myśl pierwszych wrażeń bardzo intrygującą kwestią,
że my jako przybysz skrypty z zapomnianego statku kolonizacyjnego jesteśmy pewną legendą opowiadaną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie i tak naprawdę absolutnie nikt nie wierzy jakby w nasze pochodzenie. I to buduje pewną tajemnicę, szczególnie gdy weźmiemy na tapetę wewnętrzne konflikty biedoty z bogaczami, a gdzieś w tym wszystkim przeróżne nacje, do których możemy dołączyć, które charakteryzują się przede wszystkim odmienną ideologią, odmiennym podejściem do tematu załatwienia problemu głodu i tak dalej, i tak dalej. I tu możemy sobie przejść w kilka elementów, które uległy znacznej poprawie, mianowicie dialogi. Pierwsza kwestia to jest taka, iż zostały one ulepszone pod kątem pewnej kinowości przedstawienia, to znaczy nie mamy wrażenia już kontaktu z pewnymi manekinami, kukłami jak z poprzednich Falloutów, tak to sobie nazwijmy. Inna sprawa, absolutnie każda umiejętność związana z różnymi elementami przydaje się podczas konwersacji, przepraszam najmocniej. I teraz tak, to jest fajne, bo różnie z tym bywało. Czasem zdarzało się tak, że pewne umiejętności nie przydawały się za często. Tutaj każda umiejętność przydaje się w odniesieniu do różnych sytuacji. Czy to w sytuacji handlowania, negocjacji, odnalezienia innych dróg do realizacji konkretnego zadania, bądź okazji do zdobycia dodatkowych punktów doświadczenia, chociażby przez wzgląd na możliwość uleczenia kogoś, jakiejś naukowej ekspertyzy, gdy mamy wysoki współczynnik technologii. I wiecie, jak to działa. Inżynieria, naprawa, medycyna, leczenie, retoryka, negocjacje, bądź pokojowe załatwienie jakiegoś konfliktu, bądź odblokowanie sobie dodatkowych linii dialogowych, albo wydębienie lepszej nagrody od naszego kontrahenta. Jeśli chodzi o same zadania, jak wcześniej wspomniałem, nie mamy tutaj do czynienia z klasycznym FedExem w żadnym wypadku, ale są to naprawdę zadania, czy to te główne, czy dodatkowe, naprawdę wielowątkowe, umożliwiające ich realizację na różne sposoby, oczywiście w zależności od tego, w jaką stronę poszliśmy z buildem naszej postaci. Gra też fantastycznie ukrywa może nie tylko system special, do którego sobie zaraz przejdziemy, ale system VAT znany z Fallouta. Mianowicie możemy aktywować zwolnione tempo i pod to są różne perki. Mianowicie albo możemy właśnie wtedy celować w konkretne części ciała przeciwnika, na przykład spowalniając go, gdy strzelamy w nogi, oślepiając go, jeśli strzelamy w głowę, bądź jeśli walniemy w klatę, możemy go nawet obalić. I to jest bardzo fajna sprawa, bo dla mnie RPG plus zwolnione tempo, bardzo fajny system rozwoju postaci z naciskiem na perki, to jest creme de la creme. Ja czekałem na takiego RPGa od dawna, albowiem nigdy nie kierowałem się pięknem opakowania, tylko jego głębią i treścią. I to właśnie dostałem. To jest gra pełna pasji. Plus, tak jak zawsze mówiłem, ja zawsze starałem się dopingować nowym marką w myśl oczywiście pewnej odwagi. Tak. Żeby nie spoilerować i za bardzo nie mieszać wam w głowach, wchodzimy w posiadanie pewnego statku, przyjmując powiedzmy cudzą tożsamość i coś takiego oczywiście budzi jawne skojarzenia z Ebon Hawkiem, jeśli chodzi o Kotory, bądź z Normanem, jeśli chodzi o Mass Effecty. Także mamy tutaj cały model zarządzania drużyną, rozwojem tej drużyny, a także jakby możliwością posiłkowania się umiejętnościami drużyny, nie tylko w myśl eksploracji, ale no, umówmy się, przede wszystkim walki, która znów tutaj jest kwestią nierówną. Mianowicie ten element zwolnionego tempa podkręca filmowość, ta satysfakcja jest większa, imersja jest naprawdę okej, ale z drugiej strony feeling strzelania jest strasznie drewniany. To znaczy poprawili postacie, animacje, ale feeling to też zależy. Wszystkie bronie futurystyczne, plazmowo-laserowe, to jest jakiś dramat. Z kolei broń palna też nie każda. Automatyczna, bardzo fajna. Inna,
Na przykład jednostrzałowa, to absolutnie nie jest to. Ale mam wrażenie, że Obsidian zawsze miał ten problem, że jeśli coś zrobił średnio, to nadrabiał czymś innym, jakimś innym elementem, który mniej lub bardziej wiązał się właśnie z tym, co pierwotnie sknocili. O czym dokładnie mówię? Mamy tutaj trochę tego drewna, jeśli chodzi o strzelanie, ale z drugiej strony bardzo fajnie został rozwiązany system ulepszania naszych pukawek. Mamy ten oczojebny świat, pełen wszystkich kolorków tęczy, ale z drugiej strony jakby jest on skórką dla struktur elementów właśnie tych wszystkich aren, gdzie została fenomenalnie ogarnięta eksploracja, gdzie w zależności od tego oczywiście jaką w danej chwili i na jakim poziomie umiejętnością dysponujemy, tak, możemy właśnie schakować jakiś terminal, sforsować jakiś zamek i tego jest naprawdę, naprawdę sporo. Także mimo tego umownego drewna animacji tak są o niebo lepsze niż te chociażby z Andromedy. I tak jak mówię, czy to czcionka, czy to powiedzmy kwestie związane z wyborem konkretnych dialogów. Layout, klimat tej retrofutury klasycznej Falloutowej, powiedzmy, daje nam to, na co wszyscy czekali, to, na co Bethesda Obsidianowi nie pozwoliła, czyli właśnie Fallouta New Vegas w kosmosie. Czy to źle? Według mnie dobrze, bo dostajemy właśnie nową markę, nowe, świeże spojrzenie, powiedzmy, jeśli chodzi o gry RPG. Tak, to o tym miksie światów mówiłem, ale przejdźmy sobie do kolejnego elementu, który powinien być mocny, jeśli chodzi o to, by zapewnić nam najlepsze doznania w związku z grami RPG, czyli system rozwoju postaci. Zadania, główna linia fabularna i tak dalej, to są kwestie naprawdę super. Ja wiem, że coś takiego to już jest dla kogoś taki konkret, który intryguje go na tyle, zadawala, satysfakcjonuje, że jest gotowy nabyć daną grę. Dla mnie musi to fajnie grać również systemem rozwoju postaci, byśmy mieli dodatkową mobilizację, by to wszystko robić. Nie tylko wykonywać zadania, ale również eksplorować ten bogato wyposażony właśnie pod te elementy eksploracyjne świat. I tak, moi drodzy, mamy atrybuty podzielone na ciało, umysł, osobowość. Każdy z tych elementów odpowiada za inne umiejętności pod sobą. I tutaj fajna sprawa, mianowicie, co level otrzymujemy 10 punktów umiejętności, które początkowo do poziomu 50 jesteśmy w stanie wydawać na ogólną wartość, na przykład walki wręcz, broni dystansowej, obrony, rozmowy, ukrywania się, technologii bądź przywództwa. Po tym poziomie możemy się specjalizować w jednej z trzech, bo na początku, jak dodajemy do broni dystansowej, rośnie nam wszystko. Dobijemy do 50, możemy już dodawać tylko do pistoletów, skoro nie korzystamy przykładowo z broni długiej bądź broni ciężkiej. Oprócz tego ten system został tak fantastycznie urozmaicony, że on dodatkowo w sobie ma jeszcze poziomy dające nam dodatkowe bonusy. I tak, żeby nie być gołosłownym, weźmy sobie taką perswazję. Tak? Mam na poziomie już 20, co daje mi przerażenie, czyli gdy pierwszy raz trafię człowieka, mam szansę 20% na wywołanie u niego efektu przerażenia na 3 sekundy. I to dodatkowo mobilizuje i jakby urozmaica całą rozgrywkę pod tym kątem, że wiemy, do czego dążymy, jeśli się dobrze w czymś czujemy, to mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że kiedyś sobie ulepszymy ten nasz game style, który możemy oczywiście dodatkowo sobie mieszać ze sobą, tworząc unikalne klasy postaci, bo takowych nie ma nałożonych. No i oczywiście mamy atuty, czyli serdeczną odmianę perków. Co drugi level otrzymujemy możliwość wyboru takiej naprawdę mocnej pasywki z trzech zestawów. Także mega sprawa, bo tak, mamy atrybuty, mamy predyspozycje w trakcie kreacji postaci. Mamy umiejętności w kwestii rozwoju naszej postaci, czy to te związane z ofensywką,
czy elementy związane z eksploracją, rozmową, różnymi umiejętnościami, których jest naprawdę spoko. No i dodatkowo co jakiś czas mamy te legendarne, kochane perki tutaj atuty, które dodatkowo wzmacniają naszą postać w kwestii obranej drogi rozwoju. Jeśli chodzi o ekwipunek, tutaj tak, wybór broni białej, palnej jest naprawdę pokaźny, to jest w porządku. Niestety martwi mnie troszeczkę element związany z opancerzeniem. Mamy tylko jakby główny uniform i hełm. Plusem jest to, że możemy na bieżąco modyfikować nasze pukawki. Oprócz tego mamy właśnie specjalne modyfikacje związane nie tylko z pukawkami na konkretne części tej pukawki, ale również modyfikacje pancerza. Na przykład tutaj mamy plus 20 kg do ekwipunku w myśl dodatkowego obciążenia. Tego jest tutaj naprawdę sporo. Jest to czytelne, jest to klimatyczne, jest to sadzone w swoim uniwersum jak najbardziej. Ja po prostu lubię coś takiego, kiedy jest coś nowe, ma dużo pomysłów na siebie, ale czerpie w myśl niewyważania otwartych drzwi z utartych, fajnych, klimatycznych, sprawdzonych schematów. A tutaj oczywiście no, twórcy Fallouta New Vegas nie dostali akceptu od Bet na Fallouta New Vegas 2, to stworzyli sobie The Outer Worlds. Także wszyscy fani wymienionych produktów, czy tych z początku, czy właśnie Fallouta New Vegas, powinni być naprawdę zadowoleni. Walki momentami są strasznie borderlandsowe. Czasem też specyficzny, przesadnie luzacki humor dotkliwie kontrastuje z generalną powagą fabuły głównej. To znaczy te elementy są strasznie nierówne. Nie wiem, czy to była taka koncepcja, żeby nie było za poważnie, czy żeby otworzyć się na ludzi, którzy lubią koncept borderlandsowo-fortnite'owy. Cholera wie. Mi to jakoś wybitnie nie przeszkadza, aczkolwiek ja wolę wszystko, co jest dark. Lubię dark fantasy, lubię dark postapo. Takie śmieszkowanie, jeśli nie jest konsekwentne od początku do końca, jak Borderlands, no po prostu troszeczkę mnie irytuje. Powiem uczciwie. Inna sprawa właśnie nasi towarzysze. Fajna sprawa, bo możemy ich wyposażać i możemy ich rozwijać. I fajne jest to, że na przykład ta pani, przez to, że jest w mojej drużynie, podnosi mój atrybut inżynierii, przykładowo. I to jest naprawdę, naprawdę bardzo w porządku. W tym momencie jesteśmy w trakcie realizacji zlecenia na bandytów i możemy to zrobić oczywiście na kilka różnych sposobów. Ja się tutaj zakradnę, proszę bardzo. Wróg zabity. Kolejna fajna sprawa, że za absolutnie wszystko dostajemy punkty doświadczenia. Za używanie umiejętności podczas rozmowy, podczas eksploracji, za odkrywanie różnych jakichś sektorów, za naprawdę specjalne, wyjątkowe jakieś działania. Kile. Możemy kryć się. Prosto w głowę. Pięknie. No i udało się. Okej, okay. Tak, tylko że mi tego gościa tutaj wywaliło, okej, okay, dobra. Wyleciał w kosmos. Przenośni dosłownie. Dobra. Mamy amunicję podzieloną dokładnie na trzy rodzaje. Lekką, ciężką, energetyczną. Dobra.
No i zbieramy. No i proszę bardzo, wskoczył nam level. Będzie doskonała okazja, żeby zaprezentować wam... jeden z najpiękniejszych elementów w grach tego typu. Aha, i to, jednym się to może spodobać, jednym nie. To znaczy nie mamy minigierek towarzyszącym, nie wiem, hakowaniu bądź forsowaniu zamków. Mi to nie przeszkadza, to na bieżąco jest weryfikowane pod kątem... ile posiadamy elementów właśnie otwierająco-hakujących i im mamy wyższą statystykę tych tym elementów forsowych, tak to sobie nazwijmy, potrzebujemy mniej. I po prostu przytrzymujemy, tak? I w tym momencie, jeśli statystykę odpowiedzialną za włamywanie się mamy dosyć wysoko, to nie tylko potrzebujemy mniej cybernetycznych wytrychów, ale też cały proces przebiega o wiele szybciej. To może na do widzenia, jeszcze sobie tam... Ustrzelmy sobie jeszcze jednego, gdzie my go mamy. Z tej strony, możemy iść tu, możemy iść tu. Dobra, chodźmy przed siebie. Mamy cykl oczywiście dnia i nocy. No i tak jak mówię, najważniejsze elementy, moi drodzy. Zadania, fabuła, system rozwoju postaci. Są genialne. Są naprawdę niesamowicie satysfakcjonujące. To znaczy ja wobec Obsidianu nigdy nie miałem jakichś wygórowanych wymagań. Aż ty przyciąg. Wie. Jeśli chodzi o bestiariusz, to bestiariusz jak bestiariusz, no. Są przeciwnicy, takie właśnie podrobienie levela, są oponenci, które wymagają jakiejś wyszukanej taktyki wynikającej z ekspertyzy na zasadzie gdzie strzelać, czym strzelać, jak strzelać. I to jest w porządku, to pasuje do tego dziwacznego świata gry. Pełnego przyziemnych ludzkich problemów właśnie. Okej. Okay. To jest to, ktoś prosi nas o to, by... Oż ty w życiu! By zdobyć pewne leki. Ktoś to usłyszał i mówi, że on nam zapłaci więcej za te leki. Na bieżąco powiedzmy nasze decyzje plus konsekwencje tych decyzji są monitorowane na zasadzie... To będzie chyba jaskinia. Są monitorowane na zasadzie relacji z poszczególnymi ugrupowaniami. No i tak, skoro już mamy ten poziom, no to sobie... Tu mamy na 30, tu może niekoniecznie. O, perswazja, rozmowa. Tu sobie wrzućmy tak, żeby była pełna 30. Zbliżymy się do czegoś nowego. Tutaj skradanie 20, ok, niekoniecznie. Technologia to też jak najbardziej przydaje. Ja sobie tutaj dam 2 punkciki i jakiś symboliczny do broni dystansowej i jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany w tym momencie. Potwierdzamy. Atuty. Strasznie lubię bawić się tym zwolnionym tempem, także żeby przejść do poziomu drugiego i tak muszę gdzieś tutaj tych 5 wcześniej perków wydać. Dałem sobie dodatkowe punkty doświadczenia za wrogów zabitych przez towarzyszy, czyli nie będą nam kraść punktów, tylko wręcz przeciwnie, będziemy mieć ich więcej. No i docelowo sobie oczywiście przyspieszę czas regeneracji zwolnionego tempa i w ogóle sobie go w tym momencie wydłużę, akceptuję jak najbardziej. Także jest pysznie, bo mamy umiejętności główne, pod którymi są umiejętności rozwinięte, plus ich poziom jest rozbudowany o poziom zaawansowania, a do tego wszystkiego mamy jeszcze zestaw perków, także baja. I to bardzo fajnie gra z tym systemem, tym systemem, który nagradza nas za wiele różnych czynności. Czy to właśnie tych podstawowych, czy eksploracyjnych. O kurde. Dobra, leży. No i doskonale. I eksplorujemy. Moi drodzy, dobrze, słuchajcie, to by było na tyle.
Reasumując, jeśli czekaliście na Fallouta New Vegas, lubicie dopingować nowym markom, bardziej cenicie sobie zaangażowanie, pasję, interesującą, intrygującą wizję artystyczną, ciekawe, intrygujące zadania, satysfakcjonującą eksplorację, rozbudowany system rozwoju postaci. Wszystko to bardziej niż wodotryski audiowizualne z wielkimi, pustymi, bez serca światami. The Outer Worlds jest dla was, bo ja jako szpec od RPGów daję znaczek jakości. Dziękuję wam ślicznie za uwagę. Mile widziany like, subskrypcja, jak i zapoznanie się ze wszystkimi elementami, grami, materiałami pod playlistą Postnuklearnie, która to, jak i same moje kochane uniwersum postapo, jest dla mnie priorytetem w myśl tworzenia właśnie dla was tego typu materiałów. Dziękuję ślicznie za uwagę. To był wasz postapo Bart, Patryk Rojorojewski. Trzymajcie się. Hej!